Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że spędzimy 24 godziny w domu opętanego Patryka. Widzowie, tak to się dzisiaj właśnie wydarzy. Więc na samym starcie koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. W tym momencie daję wam czas. Daję wam czas na to, żeby zostawić łapkę w górę. Więc uwaga, macie czas, dopóki nie wydoję tej butli do końca. Tu już niewiele wody zostało. O, nie, kurczę, reklama, przepraszam. Tu woda. Zostawiacie łapkę w górę, ja piję do końca wodę. O kurde, to było wyzwanie. Trochę tej wody jednak było więcej niż myślałem. Ale dobra, mam nadzieję, że łapka w górę została zostawiona. Okej, widzowie, możemy przejść do tego, co najważniejsze, czyli do tematu dzisiejszego odcinka, czyli lecimy do Patryka. Ja potrzebuję jeszcze podkę na niewidzialność jedną. O kurczę, ja nie mam podki na niewidzialność chyba. Oj. Mamy duży kłopot, mamy duże zakłopotanie w tym momencie, ponieważ podki na niewidzialność nie mam, tutaj też nie. Dobra, muszę iść jeszcze zrobić podkę na niewidzialność do... O, tu są jeszcze buty, to wezmę, to wszystko pozbieram. Muszę zrobić podkę na niewidzialność, lecę do laboratorium. Dobra, dwie podki zostawiam tutaj, jedną biorę ze sobą, bo tyle nie potrzebuję. Zrobiliśmy poteczkę i lecimy w tym momencie do bikini dolnego, ponieważ tam wydaje mi się, że możemy spotkać naszego Patryka. I zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś, wiecie, bo już jakby to powiedzieć, wczoraj widziałem tego opętanego SpongeBoba i tak dalej, a teraz ten Patryk. No Patryk to jest, wydaje mi się, tutaj większy agent, więc wydaje mi się, że u niego będzie ciekawiej. Dobra, ściągnijmy sobie zbroję już, żeby było szybciej do... O kurde, tam widzę, że coś się dzieje. Czekajcie. O kurde, on tam stoi. O kurde, słyszę te jego modły. Czekajcie. Wypijam potę. No zobaczmy, co on tu robi. Ej, co on tu robi? On jakiś, kurczę, jakąś zwierzę... Co jest z nim? Ej, on inaczej wygląda. O kurde. Alesis. Epekes. Co robi? Nie no, to jest nienormalne. Dobra, on tak co jakiś czas ma jakiś moduł odprawia, nie wiadomo. O kurczę. Dobra, giry łamie. Dobra, co on... Ej, tu ma jakiś obsydian. Dobra, czekajcie, on tutaj coś ukrywa, ewidentnie. Ej, tam jest jakieś zejście na dół, tam są drabinki. Czekajcie, czy ja dobrze widzę? Tak, tam są drabinki. O kurde, co to jest za miejsce? Dobra, niech on to rozwali. I zobaczymy, dokąd to prowadzi, bo to jest jakieś dosyć dziwne miejsce. I on tu ma takie skrytki, że to jest nienormalne. W ogóle tak swoją drogą, jak chcecie, żebym spędził 24 godziny pod łóżkiem Patryka, to też dajcie znać. Możemy coś takiego zrobić. Dobra, schodzę na dół. Ej, co on tu ma? Ja nie wiedziałem... Co to jest? Co tu się dzieje? Nie no, to jest nienormalne. On ma dwie jakieś kabiny. Co to jest? On tam ryby do środka włożył. A to? To są jakieś sale tortur, czy co to jest? A tu na dół jest jakieś zejście. Czekajcie, dokąd to prowadzi? Tu nic nie ma. Dobra, wychodzimy. Ale nie wiem o co... Dobra, to jest mega dziwne. On znowu coś buduje. Tu jest woda... O kurczę, widzowie, to się dzieją jakieś dziwne cyrki, naprawdę. Mi się to nie podoba, mi się to nie podoba. Dobra, zjedzmy sobie chleba, bo on tak jest tępy, nie usłyszy tego. Ej, tu nam skakuje do środka? Rekes. Anamis. Srija Javarda na pula kotte. SpongeBob, powróć! Co? Jak jest SpongeBob, powróć? Ła, kurde! Podpaliłem się! Nie, szybko ugaśmy. O, dobra, już się ugasiłem sam, dobra. Ale było blisko i bym je zauważył. Dobra. Co robił? Co to jest? O kurczę, on jednak jest taki głupi. O dobra, on jest tam na dole. Co on tam kombinuje? Czekajcie, zejdźmy tam. Dobra. Ej, tu jest też... Co? On robi drugie wyjście? Ej, dobra, ja totalnie nie rozumiem, na czym polega to wszystko tutaj. To jest tak dziwne, co on tu robi. Jakaś klatka w ogóle jest jeszcze SpongeBobowa. Nie wiem, o co chodzi tu totalnie. Dobra, to jest dziwne, Megan. Dobra, co on ma w ręce? On ma wiadro z rybami. Rekis. SpongeBob Paraninisa cast epetet. To jest grane, co tu się dzieje? I on tą rybę wpuścił na dół tam. O nie! Ona się usmaży! O dobra, jest, żyje ta ryba. Dobra, nie wiem, czy ja ją powinienem ratować. No trudno, to tylko ryba. Ale dobra, czekaj, gdzie jest? Uciekaj, na dół, uciekaj. O, nie, wypłynęła na górę, dobra, ona jest tak z kim zakłopotaniu teraz. Gdzie jest Patryk? Zgubiłem go! Dobra, wyszedł na górę. Dobra, co z tą rybą?
Może butelkę cię zabiorę. A dobra, no nie da się. Dobra, idziemy za nim, bo mi ucieknie i nie będę wiedział, gdzie mam pola. Tak nie może też być. Dobra, tu. Nie, ja muszę kontrolować, ile mam potkę jeszcze, dobra, 5 minut niecałe. Dobra, on tu znowu buduje coś. O co tu chodzi? On jakoś mi się ostatnio spodobały te świecące dynie, widzę, bo tutaj tu już jedna wieża stoi. Tam na dole widziałem kilka tych świecących dyni, a tutaj znowu buduje jakiś budynek. Tam swoją drogą się zamek tego Spadżowa buduje. On zaczął go budować ostatnio. I to jest mega dziwne, co tu się dzieje. Dobra, czekajcie, zobaczmy. On jakąś piramidę robi? Co jest grane? O co chodzi? Parabis Ekis. Nie, no i znowu on jakiś, on ciągle jakieś głosy mu mówi, jakieś rzeczy. O, leci w niego, atakuje. O kurde, że on przywołuje teraz TTT? Co to było? O nie, jednak... Co? Jednak nie przywołuje. O, jest w szoku. Czekajcie, pomożemy mu. Chociaż nie wiem, czy ja powinienem mu pomagać. O, zaatakowało znowu. Co jest za frajer? Dobra. Dobra, przeszkadza mu to coś. Dostał. No co jest, nie umiem to trafić na taką odległość. Jest ładny. On się pali! Ej, dobra, no tak mnie denerwują te fantomy, naprawdę. To jest takie upierdliwe tutaj stworzenie w tym Minecrafcie. Pajak leci za nim. No nie trafię w tego. Chyba prawie w Patryka uderzyłem. No nie lataj tak. Chodź tu. Gdzie to leci? No kurde, nie da się w to trafić. Nie wytrzymam. Ja po prostu widzę... O, ja taką nerwicę miałem już w tym momencie, że ja już widziałem, że ja nie jestem w stanie kontynuować odcinka, póki ja nie trafię. Dobra, gdzie jest ten? Dobra, on poszedł... Nie, on poszedł tam, do tej restauracji! SpongeBoba! Co ty chcesz atakować te kraboburgery? Nie będzie tak, będę walczył kraboburgera. Dobra, pokaż to. Zaklinam cię. Burgerze. Tridzia Javarda na pure kotce RMNS. Ta. To są tak śmieszne te jego modły. Czemu on to zamurowuje? Co jest grane? Dobra, Patryk. Weź tam, kurczę, przestań te modły robić. O, idzie do tej bazy. Idzie do tej bazy, dobra, lecę tam za nim, chociaż mam 2 minuty. Na ryzyku, ale trudno. Najwyżej będziemy ten moduł odprawiać razem z nim. Dobra, nie zlecę na dół, dobra, tu. Po co on tu przychodzi? Jestem ciekaw, jak dalej sytuacja z tymi kwiatkami, czy on faktycznie chce wyrwać dziewczyny jeszcze, czy nie. Dobra, zobaczmy tutaj, co on robi. O nie, on tu też coś stawia. Nie no. SpongeBob. On jakoś nawołuje SpongeBoba, o co chodzi? SpongeBob, błagam. Co? Sirikes, RMNS, Fikalas. Alalalalong. Karemananas. Tesla Audi. Tesla Audi. To jest jednak faktycznie jakiś moduł, dobra. Dobrze, widzowie, no ja nie wiem, mi się kończy podka, mam za 1,5 minuty mi się skończy. No, trochę niefajnie. Jeszcze troszkę tutaj posiedzę, bo tutaj coś kombinuję. Ale dobra, zobaczmy. Czekajcie, ja bym go jakoś potrolował. Ej, co to było? SpongeBob, czemu duchy SpongeBoba mnie nienawidzają? Do wody go wrzucamy. SpongeBob, proszę wróć! Do wody, wrzuciłem tam też dynię, bo nie chcę, co ją zabrałem do łapy w ogóle. Co się dzieje? Co tu się, on nie wie, co się robi. Dobra, widzowie, nie wiem, ja jestem w totalnym szoku, co on tu się dzieje, ale ja muszę uciekać, o 40 sekund mam do końca mojej podki, tak być też nie może, dobra, wychodzę stąd. On, to jest jakieś dziwne tutaj, co się dzieje z tym Patrykiem i ze SpongeBobem, to mi się nie podoba, to wszystko było w porządku, byli mili, a tutaj nagle takie akcje się dzieją, jeszcze w dodatku Milki wróciła, ale Patryk nawet nie jest w stanie teraz, nie wiem, czy on dalej chce podrywać dziewczynę, no raczej nie, bo on teraz jakiś się opętany zrobił, nie wiem, ja mu chciałem pomóc.
No już miałem plan, miałem już myślałem, że będzie śmiesznie, a tutaj się okazuje, że jednak śmiesznie nie będzie, bo Patryk to jest jakiś kurczę tutaj wykręt teraz. No dobra, no trudno. Widzowie, wraca w tym momencie z powrotem do siebie na chatę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. No bo tutaj już więcej nic nie zrobię, nie mam podki, musimy lecieć po podkę, znowu tam wracać. Już nie będę takiej akcji, dwa razy i tak tam siedzi i nawołuje tego SpongeBoba. Zobaczymy, co się u niego wydarzy jutro. Mam nadzieję, że będzie u niego lepiej. Dobra, skończyła mi się podka. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!